Cześć wszystkim, z tej strony Adik i witam was w kolejnym odcinku z gry Horizon Zero Dawn. Jest zakończony na pa ten, nie, rozpoczynam na pauzie, bo w poprzednim odcinku jak kończyliśmy, no to ten tam żuwacz, to się chyba nazywa, już się na nas rzuca, widzicie, tam obok górki. Więc robię to na pauzie. No. Także zaczynamy. Nie wiem, co dzisiaj porobimy. Zaraz zobaczę. Aloy, co się z tobą dzieje, że nie możesz trafić w nich? No to najpierw w sumie chyba zaczniemy od tej skażonej strefy, tak jak było mówione w poprzednim, to co miałem zrobić, aczkolwiek był już długi. To najpierw polecimy sobie do tej strefy. A co dalej, to już się pomyśli potem. Tak się zastanawiam, chwileczkę, bo na mapie da się przede wszystkim odznaczyć sobie maszyny. Ognisko zostawię. Dobra, to sobie też zrobię, żeby zniknęło. Żyrafy. Okej, są włączone. Skażone strefy zostawię, kolekcje właśnie zostawię, osady też może. I teraz będę miał taki jakby lepszy obraz tego, co mi tutaj zostało, co jeszcze muszę pozbierać i takie tam. Więc już nie, jakby nie zaśmiecają mi tego maszyny. Dobra, tutaj jest ukończony żyraf. A, tutaj są jeszcze żyrafy. I tutaj jest jeszcze jeden, ale to jest The Frozen Wilds, to na razie tam nie idziemy. No dobra, no to lecimy dalej do tej strefy. Już sobie trochę wyczyściłem mapę, bo właśnie tam było tyle już zarzucone tym wszystkim. Zresztą widzieliście. Jak się oddalało, to tak naprawdę było tylko pełno ikonek, nie dało się nic zobaczyć. I a zasadniczo jakby ja nie szukam za bardzo siedlisk, jakichkolwiek robotów, tylko po prostu natrafiam na nie biegnąc gdzieś, więc to jakby nie jest tutaj problem. Natrafić na jakiegoś robota, no to po prostu jak będę potrzebował natrafić, no to sobie to włączę. A póki co jest wyłączone, będzie dobrze. To taka rozgrzewka w ogóle przed skażoną strefą. Chociaż te skażone strefy na tym levelu moim obecnym, to tam to nie jest żaden problem, naprawdę. W sensie, to ja mam 30, a teraz będę robił skażoną strefę na 18, no to jakby i doświadczenie, i zbroja, i broń, i życie, no to to jakby wszystko. I jedna z tych. Wszystko dobrze działa. Jest tu coś jeszcze? Czy nie? Czy wszystkich zlutowałem? Chyba wszystkich. Lecimy dalej. Hmm.
Nie, tu nie ma sensu chodzić, bo potem tylko jak się zwalę, to stracę HP. O, a propos. Nieważne. Dobra. To będzie w sumie niedaleko jakoś tutaj. A na dymacze. Znowu. Nie bijcie mnie, ja nic do was nie mam. Zostawcie mnie. O dobra, tu jest skażona strefa. Widzicie, jakie tutaj jest ten. Na ścianach już skażenie. To jest dobre. Tutaj ognisko. A, na dymacz. Skażony. A. Takie tam. Codzienne spotkanie. Aloy i skażony na dymacz. Świetnie. I tak zaraz jak dostanie jeszcze trochę po tym zbiorniku, to wybuchnie wszystko i... Dobra, to było w sumie dobre zagranie, że walnąłem tym. Bo teraz pozostałe te wrogie się zapaliły. A tu są bieguny, to w ogóle nie ma żadnych chyba czujek nawet, co się wydaje. Okej, jednego mniej. Oj, 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 oj. Co to jest? Na dymacz? Tak. Zaraz go wysadzę. Czy jego? Ten zbiornik co ma to. Oj, 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 tego się nie spodziewałem. No podejdźcie tu. Wszystkie wrogie roboty. On zlikwidowany. A teraz te małe to się myśli. Ten jak przybiegł. Chętny, żeby też dostać. Dobra. Prosto w cel. No i skażona strefa ukończona. I w ogóle, tak w poprzednich jakby odcinkach bardziej się zawsze skupialiśmy na jakichś misjach pobocznych i tak dalej. Natomiast teraz zacząłem sobie robić te znajdźki i tak dalej. O, jak miło. Zobaczcie. Tutaj, dzięki Focusowi mogę zajrzeć w przeszłość. I zgubiłem się, przepraszam. Robiliśmy same misje, natomiast teraz się wziąłem za te takie znajdźki i tak dalej. I ten postęp faktycznie widocznie idzie do przodu. To nie jest jakieś, że tak jakby się wydaje. Tylko faktycznie te procenty postępu gry lecą i to dość mocno, bo tam teraz mamy, no, jak sądzę, 45-50% mniej więcej, więc tego jest już sporo. Tutaj to jeszcze mam widokówka i metalowy kwiat, dobra. Najpierw lecimy do widokówki. Co jest za światło tam? Ło, jaki budynek to jest!
Zobaczcie wy to. Mam wrażenie, że widokówka będzie gdzieś właśnie w górnych warstwach tego budynku i to. Albo. Nie, mam pomysł w sumie, bo jakby ten budynek jest taki duży i monumentalny, to może właśnie z jakiegoś wchodzi się na jakiś okoliczny i stąd będzie widać jakby ten główny duży. Nie, to już nie jest w tej, w obszarze. Przyrządzę ją później. No to wygląda ewidentnie, jakbym miał tutaj wejść do środka. No, jest jakaś droga na górę. A, dobra, już jest widokówka. Się widzę. Wow, to był jakiś stadion. Ładnie. Dobra, teraz idziemy do metalowego. A! Nieważne. Chciałem anulować małe i przez przypadek dwa razy kliknąłem kółko. I fikołek gdzieś tam w dół. Dobra, zobaczymy, gdzie mnie odrodzi. Ale zapisywało, więc chyba nie będę musiał tu wchodzić po raz kolejny. Tak mi się wydaje. Zrobione, zrobione, okej. To zjeżdżamy. Jest jakieś wyjście, nie? O, skażony piłozomb. To nieźle. Dobra, tam widzę.
Nie zauważył. Nie ma. Nie widzisz mnie. Dobra. To tutaj tą sekcję jakby mam z głowy na pewno. Tutaj ten obszar też. Tu jest jeszcze jedna banucka figurka i jeden metalowy kwiat. Się zastanawiam, czy tutaj sobie nie pójść od razu i nie zrobić tego. I to już będę miał jakby jeden obszar zakończony. Zrobione będzie wszystko na takim większym obszarze. I będzie trzeba w ogóle podblokować te jakieś żyrafy. Jeszcze będzie jakieś parę odcinków, myślę, z prób. Tych na terenach łowieckich. I ogólnie myślę, w sensie mam nadzieję, że to się uda. Chcę zrobić tak, jakby, że zrobię całość, w sensie prawie na 100%, całą grę, ile będę w stanie. Potem Frozen Wilds na 100%, a na sam koniec lecimy z finałem właśnie tej historii i to będzie takie idealne podsumowanie jakby całej serii. Tak myślę. Więc no, jak widać, póki co idzie dość dobrze. Jutro zobaczymy, czego szamani dowiedzieli się od duchów. Hej, Lloyd, czemu ty się skradasz? Wstawaj. Dobra, teraz muszę iść do tej banuckiej figurki. Opuszczasz obóz banuków. Jak tu wejść? Nie, tu się nie złapię. Na komandosa też nie da rady. Tak mnie to zastanawia. Jak tu przejść? Jak już znajdę ścieżkę, to już nie będzie żaden problem. Aczkolwiek właśnie znaleźć ją, to jest. Kłopot. Może mamy jakoś tu wejście? Gdzieś? Tu się da? Nie. Jakieś wejście kawałek wyżej by mi się przydało. Bo tutaj jakby, widzicie, jest w miarę stały poziom i potem coś tam dalej będzie trzeba pewnie przeskakiwać. Aczkolwiek muszę znaleźć jakieś podejście do góry. O, tu jest jakieś. No to jest rozkmina, bo ja tutaj nie wiem za bardzo, nie widzę wejścia wyżej gdzieś. Ogólnie sobie przeskanuję, żebym wiedział, gdzie to w ogóle jest. Mniej więcej chociaż ta figurka. Nie mam pojęcia. Aczkolwiek tu widzę jakby ścieżkę. Że teraz padłem do jakiejś dziury i jest problem. Nora to zdolni myślili, ale ciekawym, czy kiedyś naprawdę widział odłogi. No może tu gdzieś będzie wejście, no liczyłbym na to, aczkolwiek nigdzie nie widzę takiego wejścia. Może to w ogóle będzie jakaś otylca i czy coś, a ja się męczę od tej wioski.
Krzyżobóz, tak. Nie, tutaj ten nie jest. No tu mamy zjazd. Zakładam, że może. No Jezu, Aloy, czemu ty się znowu zwaliłaś? O dobra, tu coś jest. Czyżbym znalazł wejście? Chyba tak. W końcu. W ogóle nie wiem, czemu zakładałem, że w tej wiosce pewnie coś będzie. W sensie, no niby to jest ta ich wioska, aczkolwiek no. Tak mi się kojarzyło, że myślałem, że może tak będzie w wiosce to. Ukryte. Dobra, gdzie teraz? Teraz tu. W ogóle w sumie fajne są te malunki nawet, ciekawe. Dobra, jest. Jest figurka. W ogóle jak tam nasze kolekcje? O, tu w ogóle mamy prawie komplet tych kwiatów. Jeszcze jednego brakuje. Już wiem którego. To będzie ten, który jest niedaleko nas. I jeszcze jednego kubka i już będzie zestaw pierwszy kompletny. To też spoko. Zapisów mam już sporo. Ile jest? 45%. No i ładnie. Teraz. Aha, w ogóle jest ognisko. Teleportacja jest tuż przy kwiatku. W sensie w obszarze kwiatka. No, ciężkie zadanie to nie było. Są dobre. Dobra, mapa. Czy gdzieś tu jest jeszcze jakiś taki kubek w miarę blisko? Bo jeśli będzie, to już będę wiedział, jakiego mi brakuje. Niezwykłe. Bo notes, kolekcje, no tak, i brakuje mi jednego kubka. Tylko, gdzie ten kubek jest? To mnie zastanawia, bo tak, jak tak patrzę na tej mapie, tego nie widzę za bardzo. No gdzieś tutaj są jeszcze, tu jeszcze są gdzieś pozakrywane fragmenty, to może gdzieś tu będzie. Tylko który żyraf to odblokuje? Ten? Możliwe. Co teraz zrobić? Pójdziemy do tej strefy. Okej, okay, to jesteśmy przy skażonej strefie chyba. Tak, to ona jest tutaj. Gdzieś.
O, już tam widzę te. Jakieś rogi, coś. Czemu mi zawsze zmienia na te strzały zwykłe? Ulepszane Zachowam to są na o wiele wszelki lepsze. W wypadek. ogóle nie ma sensu używać tych zwykłych, szczerze mówiąc, jak ma się ulepszone. Tak uważam. Musiał się poruszyć jak zwykle. Jak mi podbiegł? W ogóle on mi się tak wtopił w otoczenie, ja go nie zauważyłem. Jeszcze drugi, no. Nie atakuj mnie w ten sposób, nieładnie. A, oczyszczona. Myślałem, że jeszcze tam będzie ten. A nie, to jakiś kłapak już jest. Myślałem, że to jest jakiś jeszcze w tej skażonej strefie przeciwnik. Ale dobra, to następna skażona strefa skończona. To zaspokoi głód na pewien czas. Co dalej? Tutaj jest jeszcze jakaś skażona strefa, też na 20 poziom, więc jest dobrze. Da się to zrobić. Tutaj 23, 23, 32, bo to jest mocne. Tu jest 27 i 34. Dałoby się to wszystko porobić, aczkolwiek pierwsze co bym chciał, to chyba pójdę sobie do tego żyrafa, bo to będzie dosyć, myślę, optymalna taktyka. Teleportuje się, rzecz jasna. Nie ma sensu inaczej. O, tu w ogóle będę miał kwiatka obok, to sobie zbiorę kwiatka i idziemy do żyrafa. Ale będę podrapana. Okej, gdzie ten kwiatek? Już wiem, gdzie chyba. Tak, dokładnie jest. Cóż, nie jesteś zwyczajny.
Teraz żyraf. To mi się przyda. Kolejny sygnał. Sygnał dochodzi od tego żyrafa. Muszę dostać się na głowę żyrafa. No, chodzi już. Żyraf. Czy to jest... Dobra, to jest jastrząbusk. Myślałem, że to jest burzoptak i że jeszcze się będę musiał z nim bić, zanim sobie przejmę żyrafa. Ale nie, po prostu sobie przeleciał. A będzie szybko go trzeba spacyfikować. Nadchodzą. No te chłopaki tu wszędzie. Korzystać za... Co jest tą czujką? Czemu ona miała taki dziwny symbol? Czy ona się ścięła jakoś? Co to było? Pierwszy raz takie coś widziałem. O, kwiatek. Przedwieczni to... A no tak, był tutaj. To nie pozostawili. To musiało niedawno wyrosnąć. Niestety ten tutaj, ten chłopak może przeszkadzać trochę. A nie, dobra, poszedł sobie. Teraz jeszcze się nie dać zdeptać, szybko wbiec. Wypadł. Chłopak, won. Powinnam dać radę wskoczyć na żyrafa. Okej. Okay. Udało się. Dobra, poszło bez walki, czyli tak jak chciałem. Nie chciało mi się bić z tymi chłopakami. No, także odblokowujemy sobie następne terytorium. Zobaczymy, co tu jest. Mam to. I impuls. Bum. No. Także to zrobione. Mapo, dobrze, wczytała się. Zastanawiam się z tym kubkiem. Czemu nigdzie go nie mogę znaleźć? Co, on będzie gdzieś w jakimś w ogóle odrębnym miejscu? Tak mnie to zastanawia. O, jeszcze sobie zrobię tą strefę. I to już myślę będzie koniec tego odcinka. Czy to jest obóz bandytów jakiś, czy coś? Ta wieża tak wyglądała.
Tak, to jest obóz bandytów. No i Neil oczywiście, no. Idźżesz. Nie atakuj ich. Wracaj tu po to. Chodź tu. Nie atakujemy. Zostaw. O Jezu, będzie tam latał. Dobra. Sam jeden. W ogóle się nie słuchasz. To muszą być więźniowie bandytów. Za daleko, nie sięgnę! Jeśli skorzystają z tego alarmu, narobią mnóstwo hałasu. Tak się chciał Nil bić o ten obóz. Kurde, no wkurzył mnie szczerze mówiąc, bo chciałem go sobie zostawić na później trochę. Żeby sobie porobić te obozy jakoś nie przejmujcie inaczej. się Ale mną. tutaj wpadłem na, jak widzieliście, na pełne i bez żadnego powstrzymywania się. I w sumie wyszło to fajnie. Taki totalny rush na to miejsce. Dobra, gdzie mamy Nila? W ogóle tu mam pełne jakieś. Teraz pewnie do przeszukiwania. Dokładnie. Wiadomo, nie będę przeszukiwał wszystkiego, bo to nie ma sensu. A trochę sobie przeszukam. Jedźcie sobie. Aloy, do kogo ty mówisz? Idźcie sobie. Pozwalamy Oseramom zabrać Derwala. Dadzą mu klapsa i puszczą. Nieważne. Nie wnikam. Także w sumie mało zajęło rozwalenie tego obozu. Dobra, ale z każdą strefę sobie zrobimy w następnym odcinku. Także jeśli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie, no i zapraszam do następnego. Także cześć.